Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Witam wszystkich imperialistów z tureckiej wojny domowej w grze Hearts of Iron 4, najnowszym malutkim DLC, które sobie wyszło. I okej, z tego co widzę, dobrze przeprowadziliśmy tutaj wszystkie reformy związane z karmelkami, karmelistami. I szczerze mówiąc, no i znacznie mniejsza jest ta Turcja tutaj, która jest teraz naszym przeciwnikiem, od naszej Republiki Tureckiej. Straciliśmy tylko 3 dywizje. Z tego co wiem, to tutaj też w zależności od siły przeciwników zależy też, ile tych dywizji tracimy. Okej, bardzo dziwne, że tutaj karmelistów sobie przydzielam do walki, no ale poczekajmy, zobaczymy, jak tutaj to nam wyjdzie. Dywizje mamy rozstawione, powstała Republika Turecka, wojna domowa, piszą o nas w gazetach i tak musimy zwyciężyć. I z tego co widzę, możemy teraz zdecydować, w którą stronę pójdziemy. Czeka nas powrót do dawnej chwały oraz musimy być wierni Republice i Demokracji. No ale my wiemy co chcemy, więc lecimy. Powrót do dawnej chwały. I tak oto powstało tymczasowe państwo anatolijskie. Śmieszna nazwa. Przywódcą naszego tymczasowego państwa jest Refet Pasza. Stabilizacja plus 15, przyrost siły politycznej minus 15. No okej, okay. A naszym przeciwnikiem jest po prostu zwykła Turcja pod dowództwem Kazim Orbey. Orban? Orba, czy ty? O, jednak mi zabrało moich dowódców. Okej, okay. No teraz wszystko jasne. Jest jak powinno być. No i sobie tak niewiele myśląc, tak kliknąłem, żeby tutaj nasze dywizje sobie poszły. Jeżeli się okaże, że oni mają na tyle wojska, że nie jesteśmy w stanie się przebić, no to wtedy oczywiście wrócę do tego początkowego rozstawienia. Na razie wygląda to, że przez Cieśninę sobie przejdziemy bez większych problemów, czyli Stambuł pada i koniec tureckiej wojny domowej. Czy ktoś policzył, ile dni to trwało? Możemy teraz polecieć ku zwrotku przeszłości. Dzienny spadek siły politycznej plus 1. A, bo to przecież zawsze tyle kosztuje. No dobra. Z tego co widzę, nadal możemy korzystać z mechaniki liberalizmu, co zwiększy przyrost naszej tutaj gospodarki. Oraz możemy skorzystać z inwestycji zagranicznych, więc może teraz wyślimy do USA. A nuż nam pomogą i możemy też zacząć przeprowadzać własne inwestycje. Myślę, że to jest zbudowa teraz silnej gospodarki, jest super dla nas ważna. W sumie muszę kiedyś przetestować, jakby to wyglądało, gdybym w ogóle nie przeprowadzał tych misji z oczyszczania prowincji z karmelistów. Jak duża byłaby wojna domowa. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli to już zrobiliście u siebie. Fajnie, jakbyście się podzielili też na przykład screenem z takiej wojny domowej, gdzie nie przeprowadzaliście tego na naszym Discordzie. Albo na grupie na Facebooku. I znowu USA wyklucza możliwość inwestycji. Nie wiem, czy ja mam takiego pecha, czy coś. No ale skoro nie USA, nie Wielka Brytania, no to, nie wiem, może Francja? Albo może spłaćmy nasze długi wcześniej. Dobra, teraz czystka usuwa wszystkie modyfikatory związane z karmelistami, które są negatywne. Bardzo fajnie. Chociaż jak klikam, to mam chyba dosłownie jedyną prowincję, gdzie one występują. No to spytajmy się Francji, co i jak. W dalszej kolejności pójdziemy najpierw odbudowa Divan, a następnie odbudowę naszego kraju. Bo tutaj dostajemy modyfikator na 180 dni, budowa fabryk cywilnych i wtedy je naspamimy. No i Francja też mówi, walcie się na twarz. Chciałbym wiedzieć, od czego to zależy. Budujemy teraz hutę żelaza i stali w Karabuku, czy jakkolwiek się to wymawia. Będę też chciał eksploatować złoża stali tutaj w Kirkale, bo trochę mi jej brakuje, ale to chyba wszystko przez ten otwarty rynek i będę musiał to zmniejszyć za jakiś czas. Rzesza Niemiecka wypowiedziała wojnę Polsce. 24 sierpnia. Trochę za wcześnie. A niby historycznych gramy. Fajnie, że Lukas coś czyta, ale tutaj teraz doczytałem dopiero, że zużywam na to 15 fabryk cywilnych. Warto jest na to zwrócić uwagę. No i wreszcie mamy powrót sultana na tron. Chyba wszyscy na to czekali. No i muszę przyznać, że jako Turcja naprawdę mamy niezłe modyfikatory do budowy fabryk cywilnych. Warszawa upadła 2 października. Ale potem będzie konflikt ZSRR-u i nastanie nasz czas. No i nastał ten wspaniały czas, odrodzenie sułtanatu osmańskiego i dostajemy, o kurde, jakie my tutaj bonusy dostajemy. Szkoda, że to poparcie wojny nam aż tak spada, no ale nie można mieć wszystkiego. Przenosi stolicę do Stambułu,
a my mamy taką oto piękną nazwę Sułtanatu Osmańskiego. I pojawiła się też kolejna decyzja, absolutyzm, codzienne wsparcie dla neutralnych oraz zyskujesz podstawowe poparcie wojny plus 10%. Ale myślę, że ja potrzebuję teraz bardzo, ale to bardzo wierności naszego ludu. A i oto nasz piękny sultan, łagodny, uczony. A my właśnie szykujemy cel wojenny. No tak. No i Rzesza Niemiecka dokonuje skromnej inwestycji na naszych terytoriach. Niestety tylko infrastruktura jest tutaj brana pod uwagę, szkoda. Ja. I oczywiście nie dowiem się z eventu, na co się zdecydowali. No, Niemcy bardzo tutaj skrzętnie sobie radzą, wszystko idzie po dobrej myśli, podbili tyle co zawsze. I wygląda na to, że gdyby Niemcy albo Węgry wybrały odrodzenie mocarstwa centralnego albo odrodzenie Austro-Węgier, my moglibyśmy wybrać powrót do grona mocarstw centralnych. Ale że gramy na historycznych, no to mamy możliwość tylko wyłącznie wysunięcia roszczeń do Węgier. I w sumie możemy też wypowiedzieć już wojnę Grecji. Jestem ciekaw, czy nam się tutaj uda cokolwiek zrobić, chociaż widzę, że Grecy się ruszyli głupio. Hurra! Husaria do ataku! Wydaje mi się, że całe wojsko greckie jest tutaj. Za chwilę ich chyba zajmiemy. No dobra, może nie tutaj całe jest wojsko greckie, ale tak czy siak mają bardzo niskie zorganizowanie. Więc teraz trzeba ich po prostu przepychać i jeszcze raz przepychać. Raczej nie powinni mieć z nami większych szans, będą już tutaj spokojnie się mogli wycofywać. W sumie tu mamy 4 dywizje, które możemy spokojnie okrążyć, bo raczej też ich tutaj wypchniemy. Więc zaraz dokonamy anihilacji tych 4 dywizji. No i tak, udaje się to. A ty tutaj sobie to czekaj. Zresztą w ogóle skasujmy linię odwrotu, żeby mi tam wojska nie leciały. Za to ustawmy już normalną linię frontu. Zajmijmy te pozycje tutaj. I przytrzymajmy, kurka. Wszystko za wolno. No i się udało odciąć 4 dywizje. Niestety minął nam duch narodowy odbudowy ojczyzny już, więc może teraz zacznijmy dalej budować tylko i wyłącznie fabryki wojskowe, jak tylko te się skończą. I wygląda na to, że po krótkich walkach możemy już mieć dojście do Aten. O, landlesy od czegoś tam, nieważne. Wbiliśmy im kolejny kocioł, a w celach narodowych lecimy dalej w przymierze z Bułgarią. Weźmy może sobie też tutaj eksperta przegrupowania armii. W międzyczasie domknęliśmy jeden kocioł i teraz trzeba się jakoś tutaj przebić, ale to może jeszcze poczekajmy. I kolejny kocioł, dobijmy ich. W międzyczasie tutaj z wysepek wypchnęliśmy ich, więc może dołączmy tą armię o tutaj z powrotem, bo raczej tych typków nie będę nigdzie indziej potrzebował. Ateny upadły. Naszą flotę wysłałem, żeby eskortowała konwoje, ale tu chyba to jakoś nie zadziała dobrze. Tym bardziej, że nie ogarniam cały czas tego nowego systemu flot. No i wreszcie Grecja kapituluje. Wspaniałe wieści. Wszystko ma być nasze. Wszystko. Zajmij wszystkie regiony. No i jak najbardziej mi to pasuje. Osmańskie Imperium właśnie urosło. No i stało się. Bułgaria staje się marionetką wspaniałej i potężnej Turcji. A przed nami kolejny cel zwany Rumunią. Ale to już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że wspierający mają już do niego dostęp. Jeżeli chcecie, możecie mnie wesprzeć w tym, co robię i stać się wspierającym. Nieważne, którego poziomu, ale każde wsparcie się liczy. A z całą resztą widzę się w normalne dni premier odcinków. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!